Dzień dobry, Piotr Malinowski. Zapraszam na serwis sportowy TKN24 Końskie. Piłkarze ręczni koneckiego KSS PR-u przegrali ostatni w sezonie mecz przeciw zespołowi z Piekar Śląskich. To była czwarta przegrana trenera Arkadiusza Bąka. Sobotnia porażka była spodziewana, bowiem Matyjasik i spółka rywalizowali z liderem rozgrywek. Do przerwy koneczczanie przegrywali 11-13, a mecz zakończył się wynikiem 27-30. Mimo porażki spotkanie mogło się podobać, było pełne walki, a nasi zawodnicy zostawili mnóstwo sił na parkiecie. Trybuny wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Konie zajęły ostatecznie 7. miejsce w tabeli grupy D pierwszej ligi. Mecz w rozmowie z nami podsumował trener zespołu. Chwała chłopcom, że podjęli walkę w takim składzie osobowym i po takim niestety zdarzeniach, które zdarzyły się w trakcie meczu. No, walczyli jak mogli, widzę, że dali z siebie ponad 100%, nawet można powiedzieć. I mamy kłopoty kadrowe, nie da się tego ukryć. Mam nadzieję, że skończy się sezon i wyleczymy się w końcu i będziemy w pełnym składzie mogli grać. No, przeciwnik mocny fizycznie. Było to widać, że także ma zmienników dobrych na ławce i niestety nie wytrzymaliśmy jakoś tam, mówię, fizycznie może tego meczu, no choć mieliśmy swoje szanse też i w drugiej połowie za dużo zgubionych prostych piłek i rzutów takich z nieprzygotowanych prostych strat w ataku pozycyjnych i rzutów z nieprzygotowanych pozycji. Ten sezon to mi ciężko cały będzie podsumować, bo ja nie prowadziłem zespołu wcześniej, ale widziałem mniej więcej jak to wygląda. No, cały czas się boryka zespół z tymi samymi problemami, są to wiadomo braki kadrowe i problemy zdrowotne. I mi się wydaje, że tu w trakcie sezonu to chyba nie był żaden mecz w komplecie rozegrany, także no, to są główne problemy. Reszta jest wszystko do wytrenowania, no ale muszą być do tego warunki. Jakieś plany na przyszły sezon? Nie, teraz trzeba ochłonąć, odpocząć, wyleczyć. Chłopcy niech się wyleczą porządnie. No i resztę to przyjdzie z czasem, usiądziemy na spokojnie, pomyślimy. Wiktoria Czyżewska z Brawler Fight Club Końskie obroniła w sobotę tytuł mistrzyni amatorskiej ligi MMA podczas zawodów, które rozegrano w Sochaczewie. Wygrywanie w amatorskiej lidze MMA to dla Czyżewskiej chleb powszedni. Duże wyzwanie czekają jednak na początku czerwca w dalekim Łobzie w województwie zachodniopomorskim. Wiktoria zawalczy w zupełnie nowej, ale i debiutującej na polskim rynku organizacji Fight Empire MMA. Jej rywalką będzie żołnierz Wojska Polskiego Justyna Kulińska. Walka odbędzie się w kategorii semi-pro do 57 kg już w sobotę 4 czerwca. 16-letni koneczczanin Robert Zuba jest wicemistrzem Polski w boksie. W naszym materiale przybliżamy Państwu jego sylwetkę. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanej w Łomży w województwie podlaskim 16-letni koneczczanin Robert Zuba został wicemistrzem Polski w boksie w kategorii do 54 kg kadetów. Porozmawialiśmy z nim podczas jednego z treningów, a przy okazji podpytaliśmy o możliwość trenowania boksów końskich. Nastolatek jest uczniem zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich na profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jest zawodnikiem klubu KSW KO Opoczno, gdzie jego głównym trenerem jest Adam Pokusa, a także raz w tygodniu uczęszcza na zajęcia bokserskie w koneckim klubie karate Kyokushin, które prowadzi Kamil Patyk. Zaczęło się to tak, że nie trenowałem nic przez jakiś okres czasu i po prostu zobaczyłem, że jest taki klub jak boksing końskie i po prostu
zapisałem się na pierwszy trening. Spodobało mi się to i zacząłem. Później miałem przerwę przez pandemię. Klub musiał się zawiesić i zacząłem treningi w Opocznie, w KSWK Opoczno, gdzie pod okiem Adama Pokusy trenowałem i przygotowałem się do zawodów. Robert do Opoczna dojeżdża dwa razy w tygodniu. Z koneckimi karatekami spotyka się w środy, a dodatkowo codziennie trenuje indywidualnie. Zapał, zaangażowanie i determinacja dają już duże efekty. Zuba przed startem w Olimpiadzie Młodzieży musiał przejść eliminację. Każde województwo musiało zrobić mistrzostwa swoje. Ja wygrałem w swojej wadze Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w marcu z jednym zawodnikiem z ŁKS-u i przez to zakwalifikowałem się na Olimpiadę. Sama Olimpiada Młodzieży była już dużym turniejem, który trwał kilka dni. Pierwsza walka była z zawodnikiem z Wielkopolski. Pierwsza walka trudna, bo dostałem mańkuta. W boksie mańkuci są troszkę ciężsi, niewygodni. Później najcięższa walka była chyba druga, bo tam punktacja była 3-2, jednak udało mi się wygrać przez liczenie przeciwnika po moim ciosie na dół w trzeciej rundzie i to przeważyło o mojej wygranej, a trzecią walkę już zdominowałem zawodnika z Mazur 4-1. Finał wyglądał tak, że z zawodnikiem z Dublina przegrałem przez na punkty. Zaboksował mądrzej ode mnie. Ja trochę się podpaliłem i nie zagrało tutaj plan na walkę. Nie było takiego co wcześniej, tak na tamtych zawodników. Wicemistrzostwo Polski kadetów to sukces, którego nasz bokser się nie spodziewał. Jak jechałem, to jechałem po prostu, żeby zaboksować. Jednak po tych dwóch wygranych, kiedy zawody trwały tydzień, więc chciałem zostać cały ten tydzień i boksować, więc musiałem wszystkie walki stoczyć i zakwalifikować się do finału. Koneczanin teraz skupia się na treningach, nie snuje planów o dalszych walkach, choć chciałby wziąć udział w podobnej Olimpiadzie Młodzieży za rok. Tymczasem małymi krokami w Końskich pojawiają się perspektywy na uprawianie jego niezwykle popularnej dyscypliny. Jakiś czas temu w naszym mieście istniał klub Boxing Końskie, który z uwagi na pandemię musiał zawiesić swoją działalność. Teraz trener z tego klubu, Kamil Patyk, rozpoczął prowadzenie treningów bokserskich dla karateków z koneckiego klubu Karate Kyokushin. Natomiast nie wykluczone, że po wakacjach powstanie tam cała sekcja, do której zapisać będzie mógł się każdy zainteresowany. Szukaliśmy kogoś od boksu, w zasadzie ja szukałem. Jestem zwolennikiem takiej idei, żeby dotykać różnych rzeczy, a uważam, że takich, które rozwijają, tak, poszerzają horyzonty, a uważam, że walki rękami i w ogóle technik ręcznych powinniśmy się uczyć od bokserów, bo to jest zdecydowanie ich domena i oni są w tym najlepsi. I od początku tego roku szkolnego tak akurat znalazłem przestrzeń, kiedy te treningi mogłyby się odbywać, pojawiła się jakaś idea i zacząłem szukać człowieka, który mógłby to poprowadzić u nas w klubie. No i tak trafiliśmy na Kamila Patyka, który tutaj dzisiaj z nami jest i prowadzi trening. Udało się go namówić, no i przyszedł i prowadzi treningi w środę. I z Kamilem pojawił się Robert, tak, który na co dzień trenuje w Opocznie, mieszka tutaj u nas. Ten raz w tygodniu to jest dla niego ułatwienie, bo tam jeździ w inne dni. Tutaj mógł przyjść i przychodzi, trenuje z nami, my też czerpiemy, obserwujemy go. Na pewno jest inspiracją dla najmłodszych zawodników, no bo to wiadomo, jeżeli pojawia się młody człowiek z umiejętnościami i za tym jeszcze idą osiągnięcia medale, no to to jest inspirujące. No a wraz z tym, że pojawili się chłopaki, pojawiło się zainteresowanie, bo tutaj może dzisiaj nie jest zbyt duża frekwencja, ale przychodzi tak od kilku do ponad 20 osób w te środy, głównie z naszego klubu. Osoby spoza klubu to są jednostki. Wraz z pojawieniem się tego zainteresowania pojawiły się plany, żeby uruchomić sekcję bokserską od następnego roku szkolnego. No i jakieś drobne kroki na razie, ale już żeśmy poczynili.
i myślę, że we wrześniu po wakacjach objawimy się z naszą ofertą skierowaną do koneczan, tych, którzy chcieliby trenować boks, oczywiście pod okiem Kamila, no bo on jest odpowiedzialny za ten obszar, ma kwalifikacje, bo jest instruktorem boksu, ma zrobione uprawnienia w Polskim Związku Bokserskim. Jeżeli tylko bokserska sekcja wystartuje, to z pewnością Państwa o tym poinformujemy. Piłkarze Neptuna Końskie wygrali drugi mecz z rzędu. Tym razem zawodnicy trenera Arkadiusza Bilskiego pokonali Pogoń Staszów na wyjeździe. Koneczanie spotkanie zakończyli z wynikiem 1-3. Wygrana przesunęła ich na 6. miejsce w tabeli. W niedzielę 22 maja o 17 podejmą Koronę 2 Kielce, czyli aktualnego lidera rozgrywek. Na to spotkanie już dziś zapraszamy Was na stadion przy ulicy Sportowej w Końskich. W wiosennym cyklu turniejów Fair Play najlepszy okazał się zespół królewscy. O wynikach rozgrywek opowiedział Państwu Arkadiusz Góral. To były bardzo wyrównane 4 wiosenne turnieje w piłkę nożną organizowane przez Stowarzyszenie Fair Play na Orlików Końskich. Jednak zwycięzca może być tylko jeden i tym razem Grand Prix całego cyklu przypadło ekipie królewskich. W niedzielnym turnieju królewscy swoją wyższość udowodnili jednak dopiero po rzutach karnych, które świetnie bronił Eryk Heniu Dobrowolski. Po wygranej przedstawiciele zwycięskiego teamu nie ukrywali, że to nie były łatwe zawody. Królewscy zwyciężyli, powiedz mi, ciężko było? No dosyć ciężko, no każdy chciał wygrać, starał się, no jednak udało się jakoś nam wygrać. Każdy dobrze grał, każdy się starał, ale nam się udało. Pierwszy turniej udało nam się wygrać, drugi i trzeci zajęliśmy drugie miejsce. Dziś znowu wygraliśmy, no dzięki dobrej grze, głównie Nikolasa Basiaka. No i w sumie dzięki niemu. Pewną niespodzianką były za to miejsca drugie i trzecie w niedzielnym turnieju. Zajęli je odpowiednio Este i Kopaniny i nasz team, za plecami których uplasowały się drużyny znające smak zwycięstw w wiosennych zawodach, czyli TKN Benz i FC Skurcz. Mimo tych wpadek to właśnie te ostatnie ekipy dopełniły końcowe podium. Kolejność niedzielnego turnieju zwyciężyli królewscy, drugie miejsce STI, trzecie nasz team, czwarte TKN Benz, piąte FC Skurcz. Klasyfikacja końcowa po 4 turniejach to pierwsze miejsce królewscy, drugie TKN Benz, trzecie FC Skurcz, czwarte nasz team, piąte i szóste miejsca ex aequo zajęły STI Kopaniny oraz Dream Team, siódme to Old Boys, ósme miejsce Gang Spoko Kolesi, dziewiąte i dziesiąte ex aequo Jajko na Żurek i profesjonalna drużyna amatorska. Wszystkie wyniki z niedzielnego turnieju znajdzie w naszym portalu tkn24.pl. W hali sportowej w Stadnickiej Woli królowała piłka ręczna. Tam w ostatni weekend miały miejsce 2 imprezy sportowe związane z UKS Olimpią Końskie. W minioną sobotę w hali sportowej w Stadnickiej Woli miał miejsce międzyszkolny turniej piłki ręcznej dla szkół podstawowych. W niedzielę natomiast odbył się mecz ligowy Olimpii Końskie, który zakończył się porażką. W turnieju piłki ręcznej udział wzięły zespoły reprezentujące 3 placówki. Szkołę podstawową w Pomykowie, szkołę podstawową numer 1 w Końskich oraz szkołę podstawową w Stadnickiej Woli. Łącznie konkurowało ze sobą 8 zespołów w 2 kategoriach wiekowych. To jest turniej cykliczny, który organizujemy praktycznie od 2006 roku, jak powstała Olimpia. Zaraz po tym zaczęliśmy organizować turnieje. I w tych turniejach biorą udział dzieciaki z naszej gminy. W dzisiejszym turnieju bierze udział Jedynka, Pomyków i Stadnicka Wola. Z tym, że z Jedynki są 4 drużyny, ze Stadnickiej 3 i z Pomykowa 1 drużyna. Łącznie ponad 70 dzieci. Przed rozpoczęciem imprezy miała miejsce pogadanka profilaktyczna na temat uzależnień z Konradem Wierzchowskim. Po zaciętej walce drużyn szkolnych wyniki prezentują się następująco. W kategorii dziewczęta starsze. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa w Stadnickiej Woli. Drugie miejsce szkoła podstawowa numer 1 w Końskich. Trzecie miejsce szkoła podstawowa numer 1 w Końskich. W kategorii dziewczęta młodsze. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa w Stadnickiej Woli. Drugie miejsce szkoła podstawowa numer 1 w Końskich. Trzecie miejsce szkoła podstawowa w Pomykowie. Czwarte miejsce szkoła podstawowa w Stadnickiej Woli. Piąte miejsce szkoła podstawowa numer 1 w Końskich. W niedzielę natomiast odbył się mecz Wojewódzkiej Ligi Dziecięcej Piłki Ręcznej, w którym Olimpia Końskie zmierzyła się z zespołem Korona Handball. Walka nie była łatwa, gdyż pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 8-9 na korzyść gości. Mecz zakończył się przegraną Olimpii także jednym punktem, 18-19. To była ostatnia rozgrywka w tym sezonie. Olimpia tym samym skończyła na 3. miejscu w Świętokrzyskiej Lidze Dziecięcej Piłki Ręcznej. 7 par zmierzyło się w trakcie tenisowego Red Bridge Cup. W minioną sobotę rozegrano 21 meczów. Turnieje tenisa na kortach 8 w Czerwonym Moście koło Końskich to już tradycja. Do kolejnych zawodów w serii Red Bridge Cup, tym razem rozgrywanych w Deblu, przystąpiło 7 par. Najlepszym okazał się duet Igor Pargieła, Michał Pilarski. Organizujemy turnieje i deblowe, i singlowe. Tym razem rozpoczynamy od deblowego.
Mamy 7 par uczestniczących. Myślę, że poziom jest wyrównany. Walka będzie ostra, zacięta jak co roku. No i bawimy się przy pięknej pogodzie. My mam nadzieję, że na fajnym obiekcie grillujemy. Także fajna zabawa z takim sportowym akcentem. I gramy systemem każdy z każdym. Także każdy na pewno sporo pogra. W turnieju udział wzięło 7 par, ale jak opowiada nam opiekun obiektów klubu Ósemka, zainteresowanie tenisem na Konecczyźnie wzrasta. To najpewniej efekt sukcesu Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza. Wydaje mi się, że ten efekt Igi Świątek robi również swoje i wszyscy zaczynają dostrzegać, że ta dyscyplina jest naprawdę fajna do uprawiania. W każdym wieku i tak naprawdę no, sezon mamy długi, bo korty działają do praktycznie pierwszych mrozów, można powiedzieć, więc też zapraszam serdecznie na obiekt. 21 meczów sobotniego turnieju wyłoniło najlepsze pary. Zwycięzcą zawodów został duet Michał Pilarski i Igor Pargieła. Drugie miejsce zajęli Andrzej Mijas, Ryszard Grzegorczyk. Trzecie para Mariusz Kania, Piotr Janus. Organizator już teraz zaprasza na następny turniej wszystkich chętnych amatorów tenisa, a odbędzie się on już w czerwcu. W sobotę w pływalni miejskiej w Końskich odbył się 7. Konecki Maraton Pływacki. Tym razem uczestnicy wydarzenia przepłynęli wspólnie 21 750 metrów. W maratonie pływackim uczestnicy zmieniają się na torach, pływając nieustannie przez godzinę. Na jego zakończenie zliczane są dystanse przebyte przez poszczególne drużyny, by wreszcie je zsumować. Tym razem rekordu nie było, ale dystans 21 750 metrów też jest niezły. Przypomnijmy, że rekord ustanowiony w 2019 roku wynosi 24 km i 575 metrów. Szczegółowe wyniki znajdziecie w naszym portalu. To tyle na dziś w naszym serwisie sportowym. Na kolejne zapraszam Państwa już w następnym tygodniu.